wiedziałem, że to mecz będzie wyrównany, ale nie wiedziałem, że aż tak damy sobie narzucić ich styl grania i mieliśmy z tym problem. W drugiej połowie później doskakiwaliśmy 2 razy na 2 i nie mogliśmy się przemóc. Gdybyśmy doskoczyli na jedną, mogłoby być inaczej. No, trudno, no co ja zrobię teraz w tym momencie? Jest 28-24, teraz trzeba wziąć do roboty i wyciągnąć wnioski. Myśmy w pierwszej połowie przestrzelili, albo inaczej, podawali się piłkę do bramkarza i to była ta przyczyna, gdzie oni odskoczyli na 6. Były akcje, były sytuacje, nie było bramek, albo inaczej zbyt łatwo i oni z tego szli kontrą. 3-4 to wystarczyło na taki doświadczony zespół. My próbowaliśmy grać różnymi tutaj sposobami, tak żeby spróbować gdzieś ich ugryźć. Raz było lepiej, raz było gorzej. A tak jak mówię, co doszliśmy i gdzieś tam coś nam przeszkodziło i znowu odskoczyli. Wynik uważam sprawiedliwy, zasłużone zwycięstwo gości. Musieli się z tego koła przełamać. No, tak jak trener mówił, na 2 bramki zbliżyliście się chyba 2-krotnie czy 3-krotnie w tej drugiej połowie, no ale nic z tego nie wyszło. No tak, próbowaliśmy cały czas gonić po złej pierwszej połowie. W pierwszej wydaje mi się, że po prostu zabrakło skuteczności i tych założeń, które sobie powiedzieliśmy w szatni przed meczem. No, w drugiej połowie, no nie wiem, no, staraliśmy się jak mogliśmy dogonić, tak jak trener mówił, 2 bramki, 3 do tyłu, a jednak niestety nie udało się nam dogonić. Mega ciężki fizycznie chyba rywal. Tak. Patrząc na tych zawodników, to może nie są wysocy, no ale atletycznie zbudowani, siła wielka. Tak, no na pewno są trochę silniejsi, starsi i bardziej doświadczeni od nas, no ale to nie tylko to gra. No. Po prostu no, byli lepsi. Dzisiaj my dużo nie wykorzystaliśmy sytuacji. Staraliśmy się jak mogliśmy w drugiej połowie, ale się nie udało. No. No panie trenerze, jest to świętować. Wygraliście ze Stalą Gorzów, to zawsze trudny rywal jeszcze we własnej hali, ale chyba wszystko wam się ułożyło tak, jak chcieliście dzisiaj. Zdecydowanie tak. No, pierwsze zwycięstwo nasze na tej ziemi, także naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Mecz od początku pod nasze dyktando ułożył się, także no, wszystko poszło idealnie, zgodnie z założeniami. Co pana zdaniem tutaj przeważyło o tym właśnie, że to wy wyjeżdżacie tutaj stąd z tarczą? Bardzo dobra obrona w naszym wykonaniu i bramkarz, który nam tutaj trzymał wynik w pierwszej połowie. W drugiej połowie lekki moment zawahania, ale gratulowałem właśnie zespołowi, że podtrzymali tą dobrą pasę i wynik jest dla nas bardzo korzystny.